zakładając, że zapomniałem ustawić balans bieli, a pamiętałem, by przed materiałem właściwym nagrać urywek, gdzie trzymam color checker. To w postprodukcji jestem w stanie to skorygować, ale w tym przypadku założę, że aparat był ustawiony na 5500. W programie do montażu wybieram ten urywek, gdzie widać color checker, przycinam i zoomuję do fragmentu, który mnie interesuje, a korektę, którą chcę wprowadzić, monitoruję za pomocą waveform w postaci RGB overlay. Odpalam krzywę z podziałem na kolory. Zmiany, które chcę wprowadzić, są dosyć proste i cel jest jasny. Wyrównanie na waveformach czerwonego, zielonego i niebieskiego w tych trzech punktach, tak aby w miarę możliwości się pokrywały. Po tym procesie korekta balansu bieli jest wykonana. Również w tym wypadku nie potrzebujesz color checkera, w zamian można użyć tych trzech kart, które finalnie też mogą dać ten sam efekt.